Dzień dobry, no więc moi drodzy, gorąco jest po prostu jak w piekle, oczywiście jakąś czapkę zaraz założę, ale to jest dobry moment na jakiegoś wakacyjnego vloga, więc lecimy! No więc moi drodzy, jestem niedaleko Lizbony. To są takie jakieś małe miejscowości nad wybrzeżem. Jest to bardzo ładnie. Jest dużo bardzo fajnych, takich pięknych, urokliwych miasteczek. Strasznie drą się wszędzie dzieci. Natomiast chciałbym was dzisiaj zaprosić, kochani, w tym odcinku na takie kilka rad, chyba 5 rad. Jak zacząć od nowa? Czyli co zrobić, kiedy człowiek ma takie wrażenie, że musi rozpocząć życie jeszcze raz, że trzeba do przodu ruszyć, że trzeba coś zostawić. Więc dzisiaj będzie 5 takich krótkich wskazówek, jak to zrobić. A będzie też trochę pewnie ładnych widoków. Moi drodzy, pierwsza rzecz, czyli coś, co wam mówię od zawsze i będę wam to mówił na zawsze. Żadne zewnętrzne okoliczności nic nie zmieniają w tym, czy ty możesz coś zacząć, czy nie. Zmiana zaczyna się od tego, że ty w pewnym momencie postanowisz, że właśnie to robisz. Kochani, my się ciągle tłumaczymy zewnętrznościami, tym, co się przydarza dookoła, tym, co się dzieje, bo sobie mówimy, to nie są dobre warunki, to nie są dobre okoliczności. Nie. Tylko wtedy, kiedy postanowisz, ok, zaczynam i zmieniam, wtedy coś się zmieni. Inaczej zawsze będzie źle i zawsze będzie tak, że będzie coś, co jest nie tak. Moi drodzy, to jest konieczna pierwsza rzecz, którą trzeba koniecznie zobaczyć, jeżeli chcemy cokolwiek zmieniać. Może być tak, że wieje wiatr i mówisz sobie, nie da się nagrywać, ale po prostu stajesz, bierzesz kamerę i nagrywasz. I tak samo jest z każdą zmianą. Jeżeli chcesz coś zmienić, to po prostu zacznij to zmieniać. A tu jest taka, widzicie, wesoła kompania, która tutaj towarzyszy. Tam są z tyłu panny, tam robią tutaj rumor. Pan kierowca ostrowski. Stoimy właśnie w jakimś koreczku, bo oczywiście remont drogi jest, czyli jak w Polsce. No, to jedziemy. Trafiliśmy też po drodze na taki przepiękny cmentarzyk na jakimś takim wzgórzu. Jak widzicie, trochę inaczej tu mają ułożenie grobów niż u nas. Są też takie normalne nagrobki, ale mają, widzicie, takie wnęki w ścianach. No, bardzo pięknie to wygląda. Kochani, tak sobie pomyślałem, będąc tutaj, że to jest tak naprawdę druga zasada zmiany. Jaka jest ta zasada? Moi drodzy, trzeba, jeżeli chcemy coś zmieniać, usiąść dokładnie w tym miejscu, w którym się jest, czyli nie wracać myślą do tego, jak było i jak chciałoby się, żeby było. Ja bardzo często, kiedy spotykam ludzi, którzy wiem, że powinni dokonać jakiegoś ruchu w życiu, to oni często są zagnieżdżeni w przeszłości, w takim sensie mówią, ale dlaczego nie może wrócić to, co było, kiedyś było dobrze i potem wszystko się popsuło, ja chcę do tego wrócić, a co by było, gdybym zrobił tak i może byłaby inna, nie wiem, ścieżka mojego życia. Kochani, na cmentarzu można się nauczyć, że są takie rzeczy, że już nie da się wrócić do tego, co było. Tutaj ci wszyscy, którzy tu leżą, znaczy nie ma ich tutaj, bo oni są zupełnie w innym miejscu, są w przestrzeni Pana Boga, ale oni doskonale już wiedzą, nie da się wrócić do tego, co było. I kochani, zmiana polega na tym, żeby wreszcie uciąć przeszłość, nie zapominać oczywiście, nie wypierać jej, tylko usiąść w tym miejscu, gdzie się jest i właśnie tutaj zobaczyć to dokąd stąd, to gdzie teraz. Żaden tutaj z mieszkańców tego cudownego miejsca, bo uważam, że cmentarze to są przepiękne miejsca, wie, że nie ma powrotu, tylko stąd można pójść tylko dalej. I dokładnie tak samo jest ze zmianą.
usiądź w tym miejscu, w którym jesteś, w sytuacji, w której jesteś i zacznij patrzeć do przodu, to co dalej? I dojechaliśmy do Sintry, czyli ponoć bardzo ładnego miasteczka. Zaraz zobaczymy. Moi drodzy, krok trzeci i czwarty, albo trzecia i czwarta zasada, można by je traktować w sumie razem, ale są osobno. Na czym polega trzecia? Trzecia polega na tym, żeby planować tylko najbliższy krok do przodu. Kochani, nie da się całej drogi przejść od razu. Jeżeli chcesz coś zmieniać, jeżeli chcesz, żeby coś poszło do przodu, jeżeli chcesz się wyrwać z czegoś, to bardzo ważny jest pierwszy, najbliższy krok. I kiedy zrobisz ten pierwszy, najbliższy krok, to wtedy trzeba znowu wrócić do zasady numer dwa, czyli pomyśleć o miejscu, w którym teraz jesteś i jak dalej stąd. I wtedy znowu wracasz do zasady numer trzy, czyli kolejny krok. Czyli kochani, nie próbujmy wybiegać do przodu nie wiadomo jak daleko. Nie próbujmy zaplanować wszystkich etapów, które się mają wydarzyć. Jeden krok do przodu. Ale jednocześnie, i to jest czwarta zasada, albo raczej czwarta rada, bardzo trzeba pamiętać, co jest na samym końcu. I nie chodzi kochani o to, żeby planować całą drogę, tylko żeby pamiętać, dokąd chcę dojść. Chodzi o to, żeby ten krok, który wykonujemy w tej poprzedniej zasadzie, żeby był we właściwą stronę. Czyli jednocześnie pamiętasz o punkcie dojścia, ale nie on jest nieustannie twoim motorem, tylko wykonujesz pierwszy, jeden, jedyny krok. Na dzisiaj, na popołudnie, na wieczór, na dany dzień. Ten jeden krok, który masz zrobić, pamiętając, jaki jest koniec. I kochani, ta trzecia i czwarta zasada to jest coś naprawdę strasznie ważnego. Dlatego, że to pozwala jednocześnie jakby wykonywać kroki i nie myśleć nie wiadomo o czym, czego się zrobić nie da, a jednocześnie to sprawia, że nie tracimy celu z oczu. Kochani, pomyślcie, jeżeli zmiana ma się dokonać, ona się dokonuje krok po kroku, ale wiadomo dokąd idziemy. I to jest trzecia i czwarta zasada. Moi drodzy, jeszcze jedna ostatnia rzecz, jakby piąta zasada, albo raczej piąta wskazówka. Pamiętaj zawsze, że największym kibicem wszystkich twoich zmian jest Pan Bóg. I On zawsze jest przy tobie, On zawsze kibicuje temu, żeby ci się udało coś zmienić. Kochani, jeżeli kiedykolwiek nas dopadają takie wątpliwości, czy na pewno Pan Bóg pomaga, czy na pewno Pan Bóg jest po mojej stronie, zawsze tak jest. Nie ma większego kibica ludzi niż Pan Bóg. Nie ma większego fana ludzi niż Pan Bóg. Wiem, że tak to może brzmi trochę dziwnie, ale chodzi o to, że Pan Bóg po prostu najbardziej się cieszy z tego, że my coś zmieniamy. Więc miejcie pewność, że cokolwiek robicie, jeżeli tylko próbujecie się wyrwać z czegoś niedobrego i ruszyć do czegoś sensownego, to On zawsze jest obok po to, żeby wspierać. Zawsze. I On nigdy nie rezygnuje. Nawet jak Ty już będziesz podupadać i będziesz rezygnować z tej swojej zmiany, to On będzie stał, nawet nie jak trener, tylko jak zakochana twoja dziewczyna będzie stał z boku i będzie ci kibicował, żebyś jednak ruszył dalej. Dlatego, że On cię kocha bezmiernie i bezbrzeżnie. Kochani, dla mnie ta piąta w ogóle zasada to jest najważniejsza rzecz, bo jak wiem, że Pan Bóg jest ze mną, jest po mojej stronie i On tak naprawdę trzyma moje ręce, tak jak kiedyś trzymał ręce Mojżesza w górze, przez oczywiście ludzi, ale to Pan Bóg robił, Pan Bóg to wspierał i dzięki temu Mojżesz i jego lud mógł wygrać. Tak samo jest z nami. On nas nieustannie wspiera i On zawsze jest po naszej stronie. Więc kochani, nie pozostaje nic innego, jak po prostu zacząć się zmieniać.
No dobrze, moi drodzy, to byłoby tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście, że zobaczyliście chociaż ze 3 ładne obrazki i posłuchaliście czegoś w miarę sensownego. Widzimy się oczywiście w następnych vlogach, mam nadzieję, że jeszcze będzie z Lizbony. Przed wylotem może mi się uda, no i pewnie jeszcze z Kanarów albo z innych jakichś fajnych miejsc. Więc do zobaczenia, błogosławię z Bogiem, pa!